dokonuje różnorodnych ustawień po prostu, nie? Za bardzo wydziwiasz. Jacek, ty mi zrobisz kawę? Ja? No. Nie, ja już mam. Ale nie, to jest nie. Pomaga ci chłopaki, no. Co? Ja co bym pomagał? O, ale fajnie jest tu. Fajnie. Widzicie go ze sobą? Co? Widzicie go ze sobą? Jesteśmy dwa razy zasłonkami. Kurde, bo to jest normalny, fajny fornir. Słuchajcie, jest bardzo fajnie. Tu tam bliżej. Czy mógłbyś mi kolego otworzyć ten przybytek? Można jakby jakoś to współdzielić. Zapłakany. A że możemy razem pić to czy coś? No, czy uwaga, czekajcie. Kamera. Poszła. Dźwięk. Akcja. Nie. Kamera. Jest. Łącz. Nie. Wszystko gra, odcinek 19. Ja naprawdę? Co? Ja byłem przekonany, że 19. Właśnie miałem powiedzieć 19. Ale to jest niesamowite, no że ja tak wiedziałem, że jest 19. Ale ja w ogóle nie wiedziałam, że odcinek trzeba powiedzieć. To nie jest kawa, umówmy się, to jest kawa. Nie, to jest kawa. Daj spokój, kawa tak nie wygląda. Tak, to jest kawa, ale to jest, proszę bardzo. Jest pus? Chciałbym spróbować, żebyśmy zrobili taką zapowiedź tego, co będzie, po której wjeżdża czołówka i po czołówce dzieje się treść programu. A czy my z tobą rozmawiamy, czy patrzymy w publiczność? Ja myślę, że jest totalna dowolność. Dobra. Strasznie mnie komary pocięły. No czyli zapowiedź. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie. To może tylko dodamy, że sytuacja jest bieszczadowa, mocno deszczowa i jesteśmy w domku zamiast na zewnątrz, ale jakoś ten i nie wiemy, co się wydarzy. To znaczy ważne jest to, że pada deszcz i dzieci są na zewnątrz. Ważne jest, żeby najpierw kawę, a potem popić wodą. No i ważne, żeby też dzielić się kawą, bo ja dobrze, ja myślę, że czołówka. Oczywiście, nie wjeżdża. Czołówka? Cholerna tak. Czołówka. Ale potniesz to, Tomek, nie? Wytniesz te wszystkie nudniejsze rzeczy. Co? Nie, co nie, nie wiem. Co robić. Chodziło o to, żeby nie ten. Wiecie, to jest. Wiecie, co to jest? No. To jest. Aha. Mhm. Fajnie. WBT. Ta torba? Tak. WBT. Ja mi się skojarzyło z torba na końcu? Co? Tak, torba na końcu. Dara? Nie, torba, nie. Sorry. Nie, ale to WBT. Nie. Wakacyjny. Bardzo. Biuro, wakacyjne biuro turystyczne. Niezbędnik turystyczny. I teraz wiecie, ale właśnie o to chodzi, patrz. Bo to jest tak, jak ona miała na imię? Angelika. Nie, że o jakoś tam na A, na A, na A. Jak się okazuje, że jak miała na imię? Agnieszka. Joanna. Że my zapamiętujemy literę, która jest najbardziej akcentowana z wyrazu. W wyrazie niezbędnik najbardziej się pamięta literkę B. Niezbędny. A to skrótu nie dajesz, patrz. Kto zapamiętuje? No ale patrz, człowiek, jakby był wykres dźwiękowy wyrazu niezbędnik, to jakby wyglądał. Patrz, niezbędnik. K ma takie malutkie, ale na B jest największe wysoko. Nie. Dla mnie na przykład bardzo w niezbędniku bardzo ważne jest EU. Ja uważam, że w niezbędniku najbardziej się zapamiętuje litery B. Okay. Na przykład Tomek bardzo często jest w związku z tym uważany jako Krzysztof. Szanowni Państwo, to jest tak, że ostatnio na wakacjach w Gdańsku byłem bez żadnych instrumentów. Ja bym chciał na tym grać, bo tylko na tym. No i że tam pokazałem, co można zrobić muzycznego, jak się nie ma instrumentów. A dzisiaj w Bieszczady wziąłem właśnie ten WBT i on polega na tym, że bierze się tyle instrumentów, ile mieści się do takiej torby. Paulina, dosyć tej kąpieli. Ale to czasem mamy. Tak. Lepiej to wolą, czasem to daje. Lepiej byś wolał, żeby na tą stronę, czy na tamtą? Na tę, tak jak jest, bym wolał. Chciałem wziąć instrument, można. Wiesz, ten, ty, a ty mi same tutaj... Ja bym to wziął, nie... Pick-up tutaj. Ale proszę, ale na przykład zobacz, to jest bardzo fajny instrument, Denty. Nie, ja nie wchodzę. Nie, on nie wchodzi. Mam swój instrument, też Denty. Proszę.
O, jest na przykład też zwierzę. Przepraszam. Jakie? Ale to nie, to jest techniczne. To jest zwierzę. Nie, to w ogóle... Robię, żeby on tańczy. Teraz chodzi o to, że trzeba dokonać krótkiej prezentacji instrumentów, a potem wykonać na nich utwór. A może to być rodzaj słuchowiska? Może być to rodzaj słuchowiska. Pewnego dnia. Ale nie na przykład, czy ktoś z was chciałby powiedzieć o tym instrumencie? Nie. No dobra, to nie. No to jest... Ja mogę prezentować. Zaczynamy od pana Darka, proszę bardzo. Start. Ręce ludzkie. Instrument służący do wielu rozwiązań akustycznych. Klask, wszyscy znamy różne rodzaje klasku. Klask kulturalny. Klask operowy, operetkowy i klask, kurczę, męski, poważny klask. Później cichszy, ale bardzo interesujący klask, prawda, palcami może wśród palczy. Może dołączamy. Kurczę, nie wiem, jakim stryk. Są moje palce. Nie widać. Tyle ręce potrafią robić. Tylne ręce? Tyle, tyle ręce. Tylne ręce. A tyle ręce. Ręce. I teraz... Dlaczego? Właśnie nie, bo się mogą być przednie tylne. Dętość. Umierzysz, Tomek? No właśnie, powiedz. Cały czas ćwiczę. Ja nie umiem. Dobrze, to ja przepraszam, bo... To jest Liza. Chodzi o to, że jestem na swój sposób takim... Prowadzącym. Jakby gospodarzem. Chciałbym, żeby teraz kolega Jacek zaprezentował, opowiedział o tym instrumencie. Proste, najprostsze rzeczy, pochodzenie, budowa, rodzaj drewna. No to jest przede wszystkim... To jest instrument mniej więcej... To jest instrument, który tak naprawdę jeszcze nie powstał. To jest instrument z przyszłości, to jest instrument, który się tworzy. I to jest w zasadzie 10% tego instrumentu. Ponieważ to ten instrument się rozrośnie i ten rozwinięty, to jest w ogóle bardzo skomplikowane, ale to jest instrument, który prawdopodobnie będzie miał dzieci. Z innym instrumentem. Z innym instrumentem. Chodzi o to, że to jest zupełnie nowa technologia, kiedy instrumenty się łączą i tworzą swego rodzaju muzykę. Ale nie bójmy się tego powiedzieć, po prostu się rozmnażają. Po prostu się rozmnażają. Mnożą się dźwięki instrumentu. I też nie bójmy się tego słowa, że podczas procesu rozmnażania dochodzi do pięknego śpiewu, kiedy instrumenty praktycznie bardzo ładnie śpiewają. I wyją. Nie śpiewają. Instrumenty nie wyją, przepraszam, nie, nie na. Nie, no to jest, ja mówię. Paulina, no ile ci razy mówię? Ja też chciałabyś też dokonać. Tak, bo ja ten instrument zrobiłam sama. Poczekaj, Darek, poczekaj, wczoraj. Bo te dźwięki mogą ten. Wczoraj bo to zrobiłam, byłam na spacerze z koleżankami, zobaczyłam drzewo i mówię, a ciachnę trochę pnia. Ucięłam, miałam siekierkę. I wydrążyłam z pnia. Zawsze mam siekierkę. Miąż. Słoje w zasadzie. Miąż, słoje, tak. Zostawiłam jeden słój. Słój to jest ważne, że to jest nie ten zewnętrzny, tylko to jest ten środkowy. Akurat wczoraj chodziłam w skórzanej kurtce, w skórzanych spodniach. Zawsze mam siekierkę i skórzane spodnie. Wziąłam kawałek skóry z tym, pomyślałam, a już w tej kurtce chodzę tyle lat, szósty rok, no tak. Że... I czasami wyszywasz na tym też, nie? Nie, bo to jest od wczoraj, jeszcze nie zdążyłam wyszywać, ale na razie myślę sobie, a... No i można, o, i to o, ja tylko dokonam prezentacji. A ty mówisz, że ja mówię, a ty mówisz, o, no. I a to akurat Tomek miał nie, to. Bo też chodzi o to, że od tej burzy on się trochę ten... To no możemy, dobra, uwaga? No. Świetnie, tekst?
Jest no, tekst? No nie, jest. Myślę, że jest. No jest i tak. 3, 2, 4 i. Hela kumer, wakile papa moje. Lekera ma obalili, a kanary leje. Cyko na keo ma obalili, o. Ea wagana leje, a la omale, o. Czemu Marcelino znowu w garku ważysz? To co mi będzie nie do twarzy, bo moja twarz nie chce tego jeść. Pójdę se zjeść na inną wieś. Nie baż mi klusków z truskawką ma, bo ja tak nie chcę jeść tego. Hop! Ja wolę jeść męskie żarcie. Jak nie możesz stoić sobie precz. Hop! To mi nie grało, wiesz? Dobrze, ale nie, bo... Nie zrymowało mi się, bo byłem zaskoczony. Nie zrymowało mi się tam. No, bo byś zaskoczony. Nie, w ogóle... Patrz, bo teraz no. Jak nastąpiło zdeszczowienie, bo to jest od tego, że jestem, naprawdę, aha, nie? Tak, no. To wtedy po prostu trzeba te koszulki, wiesz, taki robić tutaj. A ty nam się wydało, że znam. Ja byłem, wydawało mi się, że znam moją kurtkę. A ja byłem zaskoczony, proszę państwa, że dwoma pałeczkami gra się zdecydowanie gorzej niż jedną. To mnie zaskoczyło. Także uczymy się w zasadzie na każdym kroku. Tak.